Ja chciałem powiedzieć takie małe świadectwo dotyczącego w sumie teraz, co się coś aktualnie teraz wydarzyło, bo moim zdaniem to jest właśnie bardzo ważne: takie właśnie małe świadectwa, które się tak pojawiają, że właśnie to, co chciałem tak potwierdzić, to, co właśnie mówił właśnie Rafał dzisiaj, czyli to o tym, jak ważne jest to, żebyśmy jakby my sami by mówili sobie właśnie takie małe rzeczy, żebyśmy, właśnie, żebyśmy tak właśnie sami do siebie po przychodzili, a nie szukali gdzieś tam pomocy u osób gdzieś tam spoza wspólnoty, gdzieś tam jakichś wielkich osób, też za granicę, tylko u takich małych nas w naszej rodzinie po prostu, bo często sami dla siebie jesteśmy taką największą pomocą. I właśnie to się pokazało u mnie właśnie teraz, jak się to, powie, jak to właśnie też mówił Rafał o tym, że że jest na swój sezon i później na przykład potem przychodzi nowy sezon, a mamy coś takiego w sobie, że kurczę, ja tego jeszcze nie skończyłem, tego jeszcze nie przepracowałem, muszę na to jeszcze z tym coś zrobić, więc nie idę dalej. I tak na przykład właśnie też często robiłem, zamiast pójść dalej, to gdzieś tam jakby starałem się gdzieś tam zostać, jeszcze kolejny w jakimś uleczaniu czegoś, co jakby totalnie już nie miało sensu, tylko bo po to, bo ja jeszcze tego nie przepracowałem, więc nie mogę iść dalej, nie? A Bóg mówi zostaw to, na no to będzie czas kiedy indziej, ty po prostu zrób teraz coś nowego. I na przykład to się właśnie dotkło potwierdziło z tym, co na przykład właśnie teraz e, mówiła też Martyna. I małe świadectwo o tym, o przebaczeniu. Jak kiedyś się zmagałem właśnie z tym, że kurczę, jakby czułem, że sam nie potrafiłem komuś przebaczyć, na przykład gdzieś tam swoim rodzicom, czy innym osobom z przeszłości. I jakby gdzieś to ciągnąłem, że kurczę, jak to zrobić, czytać jakieś książki i tak dalej, nauki, i gdzieś to od czasu do czasu nie mogłem przepracować sobie tego właśnie przebaczenia. I gdzieś tam jakby czekałem, aż to się zrobi, zamiast pójść dalej na przykład i zostawić to na kiedy indziej, to starałem się w, w tym iść. Aż w końcu gdzieś tam zapomniałem o tym, zostawiłem to po prostu. I bum, teraz nagle Martyna mówi pięć słów, dziesięć słów, i nagle co? I do mnie to przychodzi, i to nie uciekło. I to nie jest tak, że ja już tego przebaczenia nigdy nie przepracuję do końca życia, bo to już minęło, tylko to po prostu przyszło w innym czasie, nie? Być po prostu. I taka właśnie mała rzecz, która po prostu powoduje, że to mega kogoś po prostu buduje, i mówię dodatkowo właśnie to po to, że. A może często ktoś z nas na przykład mówi jakieś szaleństwo małe i potem jakby powie, idzie do domu i się nic nie wydarza. Nie? To, to nie znaczy, że jakby to nikogo innego gdzieś tam nie buduje, bo ktoś po prostu to, może, może po prostu komuś to gdzieś tam wejść do głowy i ta to Ci nie powie, że hej, to mi trafiło, tylko po prostu sama, sama gdzieś tam sama to przepracuje, albo to gdzieś tam będzie, do niej przyjdzie za tydzień na przykład tak dalej, bo coś się znowu mówią, że z tym, co ja miałem takie myśli kiedyś podczas ewangelizacji, na przykład, że. Mówię, mówię coś tam na ewangelizacji albo ktoś inny mówi, patrzę, kurczę, było pięć osób, nikt się nie odezwał, w ogóle nikt nie podszedł i jaki to ma sens, nie? A to o to chodzi, że my robimy coś przez wiarę, po prostu walk by faith, not by sight i po prostu skąd my wiemy, że ta osoba w parku dwa kilometry dalej, gdzieś tam, ok, przesadziłem może, 300 metrów, dobra, 100 metrów, nie usłyszała tego po prostu... Miała takie, a, OK, poszła dalej, i nagle za pół roku to trzasnęło, bo gdzieś indziej usłyszała, i coś jest zgrało, i nagle. A gdyby nie to, to by do nas nie do potem by tego Boga nie trafiła, na przykład. Nie, więc to są takie, właśnie, fajne rzeczy, i i właśnie takie rzeczy po prostu budują mi. Ja to co chciałem po prostu powiedzieć, po prostu takie, żeby, żeby dawać świadectwa, bo to naprawdę pięć słów, a dla kogoś to po prostu może być wielka zmiana w danym aspekcie życia. Dziękuję.